Kochani, ponieważ jestem na wakacjach, to taki temat zupełnie wakacyjny. Przypomniała mi się pewna historia, prawdziwa oczywiście, mi się przypominają historie prawdziwe. Oczywiście czasami się przypominają też jakieś historie wymyślone, ale ta historia jest całkowicie prawdziwa. Istnieje na świecie kobieta, która pojechała na wakacje ze swoim nowo poznanym facetem na 4 tygodnie. Żeby teraz za dużo nie zdać, do Włoch. I przez 4 tygodnie ona zwiedzała z tym facetem Włochy. Kochani, ona naprawdę zwiedzała Włochy z tym facetem. Dlatego, kochani, przypomina mi się historia mojego znajomego, który leciał na tydzień na wakacje, krótkie wakacje i nie wziął ze sobą nic dobrego do czytania i na lotnisku wybierał jakieś coś do czytania, ale w końcu miał bardzo mało czasu i była książka, leżała książka z piękną okładką, prześliczną okładką. Kupił, pobiegł do bramki, wsiadł do samolotu i w samolocie otworzył i zaczął czytać tę prześliczną książkę z prześliczną okładką. Na okładce była prześliczna dziewczyna, była tak piękna dziewczyna, że się zdecydował ją zabrać na wakacje. Ta książka to był kurs szydełkowania krzyżykowego. Kochani, informuję was, że bardzo często się nam zdarza w życiu, że oceniamy książkę po okładce. Jeszcze częściej nam się zdarza, że my ją, co gorsze, zabieramy na wakacje, nie sprawdzając, co jest w środku. Kochani, znam wiele historii, gdzie kobieta wróciła po 4 tygodniach w wakacji z Włoch. Zwiedziła południowe Włochy, ale on ani razu nie zabrał ją przez te 4 tygodnie do raju. Kochani, zanim zdecydujesz się zabrać na wakacje, to dokładnie obejrzyj.